Witam. Zapraszam do obejrzenia kilku filmów z sesji live w sekwencji zmian. W tych nagraniach poruszam tematy, które interesują wielu z Was. Oglądając je, dowiecie się, jak manifestować swoje marzenia, a także odkryjecie, czy nie brakuje Wam zapału. Oraz uświadomicie sobie, dlaczego należy skupić się na pracy nad sobą, zamiast tracić czas na szukanie trawy zieleńszej niż wasza. Zapraszam. Witam ślicznie. Niektórzy z Was pewnie się budzą, inni może już wstali. Dla mnie to już jest połowa dnia. Dziś będzie o tym, jak niesłusznie i niepotrzebnie zazdrościcie innym i myślicie, że trawa w ogródku sąsiada jest bardziej zielona. Tak się może zawsze wydawać. Słuchajcie, w pracy mentalnej, w każdej praktyce mentalnej musicie być skupieni na sobie, nie egoistycznie, nie w ten sposób, że gdzieś tutaj buzuje ego, skupiamy się na sobie, bo nikt nas nie obchodzi i my sobie chcemy sprawić, żeby nasz świat był piękny, a u innych niech się tam pali i niech się wszystko niszczy, nic nas to nie obchodzi. Nie, nie w ten sposób. Ale musimy się skupić na sobie. Na tym polega praca mentalna. Jest ona przepełniona skupieniem na sobie. Nie interesuje nas wtedy, co kto ma. Nie obchodzi nas, czy sąsiad właśnie przed chwilą kupił sobie nowy samochód, czy, nie wiem, brat, siostra dostali awans w pracy, są szalenie szczęśliwi, a nam nic nie wychodzi, że jakaś tam Zosia czy Zbyszek dzięki pracy mentalnej, bo tak napisali, osiągnęli wielkie pieniądze. Nie obchodzi nas to. Obchodzi nas to, co my robimy. Co my robimy dla siebie. Niestety jest tak, że ludzi często obchodzi, co ktoś zrobił, jak ktoś zrobił, czy ktoś czegoś nie zrobił, tylko i wyłącznie dlatego, że wtedy nie muszą interesować się sobą i tym, co oni zrobili. A zapytajcie się siebie, co wy zrobiliście dla siebie przez ostatnie 3 tygodnie. Ile razy naprawdę pracowaliście mentalnie? Bo zakładając, że jesteście na sekwencji zmian, można śmiało założyć, że jesteście tu po to, żeby pracować mentalnie. Więc bądźcie skupiać się na praktykach, na sobie, na wzroście duchowym, na wszystkim tym, czego pragniecie. Oczywiście nie każdy z Was pragnie rozwinąć się duchowo. Niektórzy pragną domów, samochodów, pieniędzy i to jest oczywiście w porządku. Nie ma nic złego w tym, że pragniecie lepszego życia. Nie każdy musi dążyć tak jak ja do tego, żeby wiedzieć dokładnie, co jest po śmierci, żeby wiedzieć dokładnie, jakim jesteśmy istnieniem i do czego i gdzie zmierzamy, ponieważ to mnie akurat interesuje i to badam. Możecie mieć pragnienie, żeby mieszkać, nie wiem, w Hiszpanii i to też jest w porządku. Resztę odkryjecie z czasem, kiedyś tam, tak? Jeżeli będziecie mieć na to ochotę. Ale nieważne tu są pragnienia, ważna jest praktyka i podejście do praktyki. Ponieważ mam kontakt z wieloma osobami, gdyż prowadzę sekwencję zmian, i widzę niestety, że głównie skupiacie się na narzekaniu i na myśleniu, komu co się udało, komu coś wyszło, a wam nie, ale na praktyce to już tak niekoniecznie się skupiacie. A praca mentalna to jest skupienie na praktyce. Możecie przeczytać 1 000 000 postów, 10 milionów książek. I tak wam to nic nie da, jak nie zaczniecie praktykować. Naprawdę. Bez praktyki nie dojdziecie nigdzie.
będziecie zawsze tylko czytać. Będziecie czytelnikami i w zależności od humoru albo będziecie zazdrościć sąsiadowi zielonej trawy, albo będziecie też cieszyć się, że u was nie jest tak zielona, bo przecież dużo zielonej trawy to kłopot. No słuchajcie, tak to właśnie jest, taki przekaz wam chcę dać od rana, że praca mentalna to praca, nie widzicie energii i w porządku, nikt jej nie widzi, aczkolwiek ona istnieje i zmienia wasz świat, wasze życie. Jeśli dobrze popracujecie mentalnie, będziecie mieli to, co chcecie. Powiem wam jeszcze, bo mam jeszcze tutaj chwilkę, tak krótko, coś bardzo ważnego. Zawsze pracujecie mentalnie. Nawet w tej chwili. Zawsze. Nie ma sekundy waszego życia bez mentalnej pracy. Zawsze. Ponieważ to tak działa. Myśli i emocje kształtują rzeczywistość. Więc zawsze pracujecie mentalnie. Nawet tworząc sobie to, czego nie chcecie. Aczkolwiek robicie to nieświadomie. Więc skupcie się na świadomej pracy mentalnej i zacznijcie osiągać sukces w każdej dziedzinie. Tego wam życzę. Życzę wam niesamowitego rozwoju. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję i pozdrawiam. Do usłyszenia. Witam wszystkich tych, co już wstali i oglądają ten materiał. Dziś będzie o czymś istotnym, jak zwykle, o czymś ważnym. O tym, czy macie w sobie zapał chęci do praktyki. Powiem wam taką historię, moją własną. Jest ona związana z moim dzieciństwem i z zapałem, też poniekąd z manifestacją, bo była to manifestacja, oczywiście jako dziecka, nieświadoma, niewypracowana jako dorosły, aczkolwiek jedna z manifestacji. Jak byłam mała, taka naprawdę mała, nie chodziłam jeszcze do szkoły, moje rodzeństwo już chodziło do szkoły, pięknie czytało, pisało, ja jeszcze nie. Babcia, mama, tato czytali mi książki, było super, ale ja chciałam sama przeczytać książkę. Była taka książka z dziewczynką w takiej białej opasce na włosach, to była książka do nauki języka polskiego i ja chciałam ją przeczytać sama. Nie chciałam, żeby ktoś mi czytał, chciałam sama ją przeczytać. Pamiętam jak dziś, że marzyłam o tym leżąc, że ją czytam i chciałam ją przeczytać. Babcia zaczęła mnie uczyć literek, zaczęła mnie uczyć czytania. I to nie było tak, że to babcia mnie wołała na naukę, to tylko ja biegałam za babcią, żeby dziś mnie też uczyła. Słuchajcie, błyskawicznie nauczyłam się czytać. I przeczytałam tą książkę w jeden dzień. O, to tam masa obrazków, wiadomo, to książeczka dla dzieci. Ale i tak jak na malucha, to wyczyn. Przeczytałam ją w jeden dzień, sama. Nikt mi nie pomagał. Tak chciałam przeczytać książeczkę. I zobaczcie już, że jako małe dziecko wiedziałam, że aby przeczytać tą książkę, muszę mieć zaplecze. Muszę wiedzieć, jak to zrobić, muszę to umieć i muszę się tego szybko nauczyć. I skupiłam się tylko na tym. Naprawdę to ja biegałam za moją babcią, żeby się uczyć. Moje marzenie spełniło się błyskawicznie, to naprawdę nie trwało długo. Ale o taki zapał chodzi w praktyce. Musicie w sobie wypracować ten zapał. Jeśli go nie macie, to musicie popracować nad tym,
żeby właśnie zdobyć się na to, żeby tak czegoś chcieć. Nie mówimy tu o chciejstwie, nie mylcie tego. Po prostu musicie znać swój cel. Tak? Musicie wiedzieć, czego chcecie i pracować nad tym mentalnie. Z takim właśnie zapałem. To tak na tyle. Dziś będzie. Więcej nie będę opowiadać, bo chciałam wam tylko właśnie powiedzieć o tym, jak zapał jest ważny. Jak to, że faktycznie czegoś chcemy, wiemy czego chcemy i wiemy jak to zdobyć, ponieważ praca mentalna daje nam możliwości zdobycia wszystkiego czego chcemy. Jeśli to wiemy i mamy ten zapał, to wtedy zdobywamy to, na czym nam zależy, czego chcemy. Jeśli natomiast mamy zapał tylko do tego, żeby sobie coś poczytać i pooglądać, możemy swoim marzeniom pomachać. Dobrze, na dzisiaj to wszystko. Życzę wam pięknego dnia. Do usłyszenia. Ponieważ są sesje live, mam chwilkę czasu, żeby i tu u was zagościć. Dziś będzie o tym, jak spełnić każdą swoją intencję. Co należy zrobić, żeby spełnić każdą intencję? Przede wszystkim należy kontrolować umysł i emocje. To jest najważniejsze. Większość czasu spędzacie na autopilocie. Czy to wam się podoba, czy nie, możecie to spokojnie zauważyć, praktykując ćwiczenia z sekwencji zmian, że większość swojego czasu spędzacie na autopilocie. Aby coś zmienić, aby to, o czym marzycie, to czego pragniecie, zaczęło się spełniać, musicie być w tu i teraz. Musicie nauczyć się kontrolować swoje emocje, kontrolować swoje myśli i być w tu i teraz. Wtedy niezależnie od tego, jaką praktykę, jaką technikę wybierzecie, spełnicie każdą swoją intencję. To, na czym skupiacie swoją uwagę, to przyciągacie do swojego życia. Nie dzieje się inaczej nigdy. To są prawa umysłu i są one niezmienne. Mówił o nich Joseph Murphy, Neville Goddard, Emmett Fox, Eckhart Tolle. Są one poruszone w Biblii. Znajdziecie je wszędzie. Problem nie jest już z brakiem dostępu do wiedzy, czy z tym, że coś jest super tajne, tajemne i nie można tego dostać, tylko problem leży w tym, że mało komu już się chce naprawdę praktykować, ponieważ praktyka na początku jest dość trudna. Ale uwierzcie mi, że z czasem zaczyna być wspaniała i zaczyna być stylem życia. Dobrze, więc aby spełnić każdą intencję, każdą, naprawdę każdą, należy kontrolować myśli i emocje i podjąć jakąkolwiek praktykę. Dobrze. Jeszcze jeden ważny element, czemu często nie spełnia wam się to, co chcecie. Już wam mówię, ponieważ łamiecie wolną wolę. Łamiecie wolną wolę innych. I często, jeśli coś manifestujecie, pracujecie z jakąkolwiek intencją, myślicie o tym, że dobrze, to wujek Staszek będzie miał piękny dom, bo mu kupię, a Zosia będzie mieszkała, nie wiem, tuż za rogiem, bo tak sobie życzę, a Jola z Pawłem polecą ze mną na Karaiby, bo właśnie tak chcę, a moje dzieci będą chodziły do tej i do tej szkoły i będą, nie wiem, wykonywały zawód adwokata, bo ja mam taką ochotę. No to wtedy wam się mało co spełni, niestety, zazwyczaj praktycznie nic, ponieważ wpływacie na wolną wolę innych i jeśli nie jest to zgodne z tymi osobami, a one pragną czegoś innego, no to mamy pełno sprzeczności. Pamiętajcie, żeby w swoich manifestacjach, kreacjach intencji
myśleć o sobie. Nie chodzi tu o egoizm, tylko aby myśleć o sobie. To wam się spełnia to, co wy chcecie. Czyli jeżeli chcecie mieć piękny dom, nie myślcie o tym, gdzie będzie mieszkała Jola, czy to będzie koło was, czy nie. Tylko myślcie o tym, że chcecie mieć piękny dom. I czujcie się w tym pięknym domu, tak jakbyście już go mieli. Nie mieszajcie w to innych osób. Wtedy taka manifestacja ma szansę szybciutko się spełnić. Dobrze, na dzisiaj to wszystko, to króciutko, to taki wstęp, bo teraz pędzę na sesję live. Życzę wam przyjemnego dnia, wybierzcie sobie technikę, praktykę dopasowaną do was i zacznijcie spełniać swoje marzenia. Na dzisiaj to wszystko, dziękuję i pozdrawiam. Do usłyszenia. Witam. Tak na szybko kilka słów dla tych z was, którzy korzystają z nauk Neville'a Goddarda i którzy są na grupie Neville'a Goddarda sekwencji zmian. Mam okazję zaobserwować, że grupa jest dość liczna, jednak nie widzę postów, które świadczyłyby o tym, że faktycznie praktykujecie i że macie dużo wspaniałych manifestacji. Widzę komentarze, po których wnoszę, że niektórzy z was pracują troszkę, czytają, próbują. Ale poza chęcią poznania tego, co i kiedy powiedział Neville, nie widzę takiej faktycznej ochoty w was do praktyki. A bez wdrożenia, bez praktyki, nie ma niestety owoców. Nic się w waszym życiu nie zmieni. Tak to wygląda. Neville Goddard był wspaniałym człowiekiem, który pracował mentalnie. Zdawał sobie sprawę z tego, że należy pracować mentalnie i to robił. Z różnym skutkiem. Nie zawsze mu to wychodziło, a szczególnie jeśli dowiecie się, jak odszedł, to wiecie, że nie wszystko mu wychodziło i nie nad wszystkim umiał pracować i nie wszystko potrafił opanować. Tak, był charyzmatycznym mówcą i wspaniale angażował ludzi w praktykę. Ale sam też miał liczne porażki. I to, moi drodzy, powinno wam dać do zrozumienia, że był takim samym człowiekiem jak wy. Jednak osiągał fantastyczne manifestacje, ponieważ praktykował. Nie wszystko udało mu się osiągnąć, nie w każdej dziedzinie. Zdobył to, czego chciał, aczkolwiek praktykował i miał manifestacje i namawiał, zachęcał do tego innych. Wy macie te same umiejętności, nie korzystacie z nich, ponieważ nie praktykujecie, aczkolwiek macie taką samą moc w sobie. Nie różnicie się niczym od Neville'a Goddarda. Ale tak jak mówię, obserwując grupę, nie widzę osób, które faktycznie osiągnęły duże, wspaniałe manifestacje. A grupa jest już dość długo i gdybyście zabrali się za swoją praktykę na poważnie, takie osoby już powinny na niej być. Zapraszam was na sesję, która odbędzie się 23. A także macie w promocji kurs Neville'a, edycję, która nadchodzi. Korzystajcie.
i zacznijcie faktycznie praktykować. Wiem, że każdy z Was ma marzenia. Wiem też, że macie obowiązki, macie problemy, że Wasze życie często wcale Was nie cieszy. Ale czas to zmienić. Jesteście na tej grupie po to, żeby to zmienić. Przekonał Was Neville Goddard? Wierzycie w to, co mówił, w to, co napisał. Więc zróbcie ten ostatni krok i zaangażujcie się w praktykę. To Wam da wspaniałe manifestacje. Na dzisiaj to wszystko. Życzę Wam pięknego dnia.